dzisiaj jest zakończenie na takiego naszego sezonu. Podsumujemy tutaj cały nasz rok takiej ciężkiej pracy. Też pokażemy, jakie mamy sukcesy przez ten cały rok, co osiągnęłyśmy. Nie tylko my, ale też nasze dzieciaki, wszystkie zespoły, wszystkie grupy. Także dzisiaj przedstawimy wszystkie choreografy, które były przedstawiane właśnie na zawodach. Wszystkie solistki, takie grupowe układy wielkie. Więc będzie bardzo obszerny też program, będzie troszeczkę niespodzianek, troszeczkę podziękowań dla niektórych osób. To nasz marzoretki serdiczko, które od przyszłego roku właśnie mam przyjemność poprowadzić, bo pani Kasia już, jak wiemy, już odjechała do Francji. Właśnie dzisiaj już bardzo ją pozdrawiamy serdecznie. Także przyjmuję potem zespół właśnie też w Czechach, także też fajne będzie doświadczenie nowe też po czeskiej stronie. W tym roku w ogóle już jest taki chyba nasz taki najbardziej fajny, taki pokaźny był, bardzo fajny. Mistrzostwa bardzo pokaźne były, bo było mnóstwo sukcesów, nie tylko, znaczy w sensie całych wszystkich grup naprawdę. Solistki się fajnie spisały, nasze grupowe układy, także jestem bardzo dumna z wszystkich dziewczyn. Ja teraz podejmuję się jakby całą opieką trenerską, ale mamy też wspaniałą menadżerkę, panią Annę Wysocką, która nas pomaga zawsze w takiej bardziej strefie organizacyjnej wszystkich takich właśnie koordynacyjnych, bardziej finansowych też spraw, także... I jeszcze jest druga trenerka, Dagmara Rymanowska, która trenuje też jedną grupę juniorską. Jest bardzo dużo grup, bo są przedszkolaki, są kadetki, juniorki i seniorki, także są takie cztery grupy.